Dzień dobry szanowni, miło, że wpadacie. Przed weekendem jeszcze pozwolę sobie trochę wam głowę pozawracać. Te nasze spotkania mają jedną cechę. Tu się spotykają ludzie o bardzo podobnym światopoglądzie, o bardzo podobnych poglądach na rzeczywistość, o bardzo podobnej formacji ideowej, intelektualnej, jakkolwiek ją zwał. Czasem się zdarza, że zabłądzi tu ktoś z tej drugiej strony. To są bardzo rzadkie przypadki. Ja się nie dziwię, oni tu trafiają, no, jeżeli już to ze sporą determinacją, bo wiele ich to kosztuje, i z bardzo wielkim obrzydzeniem, ale czasem się zdarzy, że rzeczywiście ktoś tu do nas zawita, wziąć udział w tej naszej rozmowie. Na ogół z takim komunikatem, czyż jesteś stary, gruby i brzydki. Niczego więcej tam w tym nie ma, niestety. A dziś mam taki apel do tych, którzy zabłądzą być może z tej drugiej strony do nas, aby się wznieśli trochę wyżej i spróbowali jednak wziąć udział w dyskusji. Mam jedno pytanie, które wam chcę dziś zadać i bardzo mi zależy na tym, żebyście mi na to pytanie odpowiedzieli, bo bardzo mnie nurtuje. Skąd bierzecie siłę i moc, żeby tę ekipę wspierać? Tę polityczną ekipę wspierać? Jeżeli zechcecie do nas zawitać, to poza inwektywami, które od was usłyszę, albo raczej przeczytam, spróbujcie wysłuchać tych naszych argumentów, tych moich argumentów i na nie odpowiedzieć. Przytoczcie swoje, pozwólcie, że je ocenimy, zderzmy je ze sobą. Być może ubogacicie mnie, ja zmienię zdanie. Zróbmy z tego rzeczywiście dyskusję, a nie suche komunikaty, którymi opisujecie, jak bardzo jestem dla was głupi i nieznośny. Myślę, że potraficie to zrobić i że możemy się tego doczekać, także przy tej okazji. A mówię o tym dlatego, że ostatnie tygodnie, o dni właściwie, pokazały nam o politykach coś nowego. No może nie nowego, ale w jeszcze bardziej mało zawoalowanej postaci. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło w Sejmie wokół pani marszałek Witek i tej nieszczęsnej reasumpcji. Wszyscy wiemy, na co pani marszałek zasługuje. Tu nie ma się co specjalnie oszukiwać. Mamy wszyscy dostęp do ekspertyz, nawet tych ludzi, na których pani Witek się powoływała. Wierzcie mi, wszyscy w Sejmie wiedzą, co się stało. Oczywiście możemy się wsłuchiwać w to, co mówi pan Dworczyk w tej sprawie, ale nie musimy tego wysłuchiwać. To jest naturalna, polityczna konsekwencja zdarzeń. Będą bronili pani marszałkini, jak niepodległości Częstochowy. Musimy to zrozumieć ze świadomością tego, że wiemy wszyscy, co tam się stało, tak samo jak oni wszyscy wiedzą, co tam się stało. Będzie teraz pisany wniosek o to, aby panią marszałek Witek odwołać. Bardzo wiele będzie zależało przy okazji tego wniosku od opozycji. Opozycja chyba to wie, ale z tą swoją wiedzą słabo się kamufluje. Konfederacja stawia warunki w tej sprawie. Serio, warunki. Czy wy tam się w ogóle słyszycie w tej Konfederacji? Ja bym zrozumiał, gdybyście powiedzieli, jesteśmy przeciw odwołaniu, bo pani Witek jest fajna. Albo jesteśmy za odwołaniem, bo złamała procedury. To bym zrozumiał, taki komunikat byłby czytelny, ale nie. Wy nam mówicie, szanowni Konfederaci, jeżeli będą spełnione nasze warunki, to zagłosujemy za odwołaniem pani Witek. Ale jeżeli warunki nie będą spełnione, to uznamy, że wszystko było cacy i zgodnie z regulaminem. Ręce opadają. Czy wy wiecie, co nam powiedzieliście właśnie przed chwilą? Przy otwartej kurtynie. Powiedzieliście nam, że zamierzacie pokupczyć własnym zdaniem w tej sprawie. Uzależniacie to od spełnienia waszych warunków. Tam się coś stało. Wy musicie mieć pogląd na tą sprawę. Musicie mieć swoje przeświadczenie, czy zrobiła dobrze, czy zrobiła źle. Ale nie, wy stawiacie warunki. I od ich spełnienia uzależniacie to, jak się zachowacie. Ja bym to zrozumiał, bo ja mniej więcej znam mechanizmy polityki. Ja wiem, że to czasem tak tam chodzi. Ale nie pokazujcie nam tego tak bezczelnie. Tak otwarcie. Bo to już nie jest szczerość. To jest cynizm. Taki najbardziej brutalny. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma prawo mieć swojego marszałka. Jest największym klubem parlamentarnym. No ten ubeczaj też trzeba uszanować. Jeżeli macie siłę i moc, to wybierzcie sobie tego nowego marszałka. Także z PiS-u. Ale jeżeli się już zdarzyło przyłapać panią Witek na takim dziadostwie, no to odwołajcie ją, bo tego wymaga zwykła uczciwość i przyzwoitość. Nie stawiajcie warunków w tej sprawie, bo nie chodzi o warunki, tylko o zwykłą, pierwotną uczciwość. Taką uczciwość także polityczną. Przy okazji tej dyskusji wy nam jeszcze mówicie, że nawet gdyby doszło do ponownego wyboru marszałka, to on nie może być ani lewakiem, lewicowcem, ani skrajnym liberałem. Dlaczego?
Przecież marszałek Sejmu to jest postać krystaliczna. Politycznie przezroczysta, pełniąc tą swoją funkcję. Osoba, która bywa stronnikiem czy rzecznikiem interesów opozycji. Świetnie zna regulamin, stoi na jego straży. Jakie ma znaczenie pochodzenie partyjne tej osoby, kiedy chwyta już za laskę marszałkowską? Ale wy nawet tego nie zakładacie. Wy nam od razu mówicie, że to jest postać przesączona polityką. Wiecie, my to też wszyscy wiemy, bo w końcu istnieje instytucja zamrażarki sejmowej, najbardziej czytelny dowód na to, że marszałek jest politykiem. Ale znów, nie mówcie nam tego tak otwarcie, bo zaczynamy z tym się źle czuć. Jeśli już naprawdę analizujemy meandry polityki, to jakoś to przełkniemy. Ale tych Kowalskich i Nowaków, którzy po prostu chodzą do urn, najnormalniej w świecie gorszycie tą swoją szczerością. Bo to nie jest szczerość, to jest już cynizm. Pan Paweł Kukiz mówi, że on zagłosuje przeciwko wnioskowi odwołania pani Witek. Bo ma taką umowę z PiS-em. To jest już horrendum. Bo ma taką umowę z PiS-em. Panie szanowny, my głosujemy na polityków nie po to, abyście zawierali tam swoje umowy, tylko po to, abyście respektowali prawo i regulaminy. Znowu, wiem, że takie umowy się tam zawiera. Tylko nie mówcie nam tego tak bezczelnie, tak bezwstydnie, tak bez zażenowania, bo to naprawdę źle wygląda i zaczynamy z tym się źle czuć. Ja rozumiem, że skoro pan ma taką umowę z PiS-em, która dotyczy także spraw personalnych do końca kadencji, to jakiekolwiek tam się odbędzie dziadostwo, pan zagłosuje przeciw sankcjom dla tych ludzi, bo ma pan taką umowę z PiS-em. Czy myśmy coś bezczelniejszego mogli jeszcze usłyszeć? Od tego też ręce opadają. Zresztą takich zachowań tam jest więcej. Pan Paweł Kukiz mówi, że gdyby nawet z Senatu wróciła ustawa Lex TVN, którą Senat odrzuci, to on w Sejmie znów zagłosuje za jej przyjęciem, bo od dawna marzy mu się dekoncentracja i repolonizacja w pewnej intencji polskich mediów. I sobie nie wyobraża, jakby to mogło być, aby jakiś zagraniczny podmiot w postaci amerykańskiej korporacji miał więcej niż 50% udziału w polskim rynku medialnym, a w każdym razie w jego fragmencie. Bo jeżeli uda się ochronić polskie media przed takim udziałem amerykańskiego kapitału, to wtedy powiedzie się repolonizacja. No a jeżeli tym kapitałem będzie kapitał litewski albo czeski, to co? Wtedy pan nie będzie walczył o repolonizację polskich mediów? No przecież to się nie trzyma kupy, o czym pan mówi. Pan doskonale o tym wie. Wszyscy wiemy, bo widzimy, że nie chodzi o żaden kapitał i jego pochodzenie. Tylko chodzi o TVN, który stoi kością w gardle władzy. Ale pan ma z tą władzą umowę. Więc niech pan tam nie mydli oczu opowieściami o repolonizacji i dekoncentracji polskich mediów. Bo nie o to tu chodzi. I znów pokazujecie nam to, używając takiej argumentacji. Wiecie, argumentację można mieć głupią, a intencje złe. Tylko nie pokazujcie nam tego w tak bezczelny sposób, bo naprawdę zaczynamy z tym się źle czuć. Mówię o tym głównie dlatego, że naprawdę oczekuję od tych rzadko nas odwiedzających zwolenników tych ludzi, aby mi wytłumaczyli, czy tego nie widzicie. A jeżeli widzicie, to jak inaczej mamy to interpretować? Co was skłania do tego, aby uznać nie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku? Podajcie nam te argumenty, ja chętnie się z nimi zapoznam, naprawdę. Moim zdaniem najwyższy czas, żeby to przerwać, ten marsz bezczelności, prostactwa, chamstwa, takiej pazerności, niczym już nieskrępowanej, takiego bezceremonialnego pokazywania nam, jak bardzo lekceważy się pierwotne mechanizmy, które powinny rządzić także polityką. Trzeba to przerwać i pokazać tym ludziom na nowo, po co ich wybrano, do czego tam są, czego się od nich oczekuje i czego im nie wolno robić. Bo jeśli tego nie zrobimy, to jeszcze trochę, a ten suweren, ten wyborca, ten płatnik tego wszystkiego przestanie się pojawiać w ogóle w trybie myślenia tych ludzi o polityce, i w końcu o naszym wspólnym dobru. Przestaną na nas zwracać uwagę. Bo jeśli tego nie zrobimy, to w końcu usłyszymy od nich: zagłosowaliście, daliście nam mandat i teraz możecie ewentualnie temu się przyglądać. My się już kompletnie nie przejmujemy tego, co wy widzicie,
Będziemy to robili na waszych oczach, przy otwartej kurtynie, cynicznie, bez zażenowania i bezwstydnie. A jeśli wam się nie podoba, to pies z wami tańcował. Wydaje mi się, że my to coraz częściej słyszymy. Nie? Bardzo chętnie posłucham tego nie. I bardzo chętnie zapoznam się z tym, dlaczego nie. Jeśli jest taka ochota i wola, to zabierzcie głos w tej sprawie. Zwłaszcza ci nieprzekonani, jeżeli tu jesteście, zawitaliście, to poza stekiem wyzwisk, na które zawsze możemy od was liczyć, spróbujcie się podnieść trochę wyżej i powiedzcie mi, dlaczego nie mamy racji. Dziękuję, że byliście, że wpadliście, że znaleźliście czas. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że cały czas nas pamiętacie i nie zostawiacie nas z tym wszystkim samych. Podajcie dalej, koniecznie, to najważniejsze. Szerokości.